Kuska. Była raz sobie bielutka kuska. Pierwsza na łące w skokach prymuska. Na tylnych nogach umiała stać i inne sztuczki, aż strach się bać. Stała na głowie, na uszach stała, prawie się kiedyś nie połamała. W locie łapała osy, komary. Mówili wszyscy to nie do wiary, żeby bielutka koza malutka, na której bródka jest też króciutka, była tak sprytna i żwawa taka, nie żadna jakaś dziwna pokraka. Lecz to zwierzątko, o którym mowa, wszystko zaczęło dzisiaj od nowa. Jestem już duża, mówiła sobie, więc brykać mogę, tylko na zdrowie. Kotek Anki. Dzisiaj na oknie siedział kotek Anki, mojej za płotu młodszej koleżanki. I choć zawieja i śnieg gęsty padał, on sobie cicho z płatkiem w śniegu gadał. O czym gadali? O zimie, o wietrze, który zaśnieżył dokoła powietrze. O tym, że idą święta i rozgardiasz w domu. A nasz kocurek pod pachnącą choinką bombkami bawi się po kryjomu. Kotek Maciuś. Przyszedł Maciuś na śniadanie. Bardzo trudne ma zadanie. Babcia dzisiaj nic nie dała. Myszy łapać mu kazała. Pusta miska cicho brzęczy. Maciuś wzdycha, sapie, jęczy. Na nic jednak udawanie. Babcia ma niezmienne zdanie. Trzeba łapać myszy, kotku, żeby mleczko było w spodku. Ciągle tylko w głowie psoty. Bierz się wreszcie do roboty. Maciek spojrzał jednym okiem, ułożył się lewym bokiem, zasnął. Przy nim myszka bura. Nic nie boi się kocura. Miś. Agatka mała zgubiła misia i napisała w parku na piasku. Kto misia znajdzie z klapniętym uchem, niedużym nosem i wielkim brzuchem, ubrany w spodnie, w koszulę w kratkę, na głowie nosi czasami czapkę. Proszę o kontakt, ulica Słodka. Może ktoś w parku misia dziś spotka? Na końcu będzie mała poprawka. To mój przyjaciel, a nie zabawka. Kukułka. Na starym drzewie przy ogrodzie kukułka kuka, dzięcioł stuka i jeszcze pliszka tu się kręci, na coś smacznego też ma chęci. W gniazdku z korzonków, traw zdzibełek, zrobiła sobie dziś supełek, bo nie pamięta, ile jaj zniosła, a przecież jest już maj. Cztery jajeczka nakrapiane leżały dzisiaj tu nad ranem. W południe liczyć miałam chęć, jajek tych razem jest już pięć. Świergotek jednak wie, kto taki podrzuca jajka nieboraki. Kukułka lata, gniazda szuka i nic nie robi, tylko kuka. Mój nowy przyjaciel. Znalazłam przy drodze psa, który dawno zaginął. A może od kogoś uciekł? Albo ktoś go wypędził. Głaskałam go po głowie tak długo, aż mu smutek minął i wystraszony kudłaty ogon spod siebie odwinął. Od tamtej pory to mój największy przyjaciel. Bawi się piłką i przytula do mnie, kiedy płacze. Chodzimy codziennie razem na spacery. Ja mam dwie nogi, a on łapy cztery. Sarna. W lesie widziałam sarnę. Miała zielone oczy, podobne do liści i trawy. Były wilgotne,
jakby je deszcz zmoczył. Patrzyła na mnie zdumiona. Po raz pierwszy widziała człowieka. Zdziwiłam się, że nie ucieka. Chciałam pogłaskać ją po aksamitnym futerku. Lecz gdy odwróciłam głowę, już jej nie było. Pomknęła przed siebie jak wiatr, ale i tak poznać takiego mieszkańca lasu było miło.